Jest ten set z Rubenem i jest do niego instrukcja od pana Kluska. Także dzisiaj eksperymentujemy. Master Chief Szafa będzie dzisiaj gotował, słuchajcie, to jest poważne wyzwanie. Jest chlebek, jest ta wędlinka pastrami. Proszę tylko nie smaż mnie na patelni. Dobrze, pastrami nie lubi parę wodną. Jeżeli masz parowar, to go użyj. No nie mam parowaru. Jeżeli nie masz, nalej wody do garnka i doprowadź ją do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień, włóż sitko, takie do odcedzenia makaronu, do garnka, tak zwany druszlak. I tak, żeby jego dno nie dotykało wody, włóż porcję pastrami, przykryj pokrywką, odczekaj 3 do 5 minut i ciesz się chrupiącym, pysznym mięsiwem. Dobra, najpierw może tę paczkę odemkniemy. Zobaczymy, co tam w środku siedzi. Pełen zestaw. Mięsko, no powiem szczerze, że grubo. Lubię grube kanapki z pastrami. Jest sosiwo specjalistyczne. Są dwie kromki chleba. Jest serek cheddar. Jest kapusta. Taka, no jak to w Rubenie. Może pieczywko też otworzę. To wszystko jakoś jest zamknięte. Wiecie jak, żeby powietrza nie było. Wygląda trochę jak placek. Są dwie kromeczki. I przede wszystkim będziemy zaczynać od mięska na tej parze. A, pachnie ładnie. No. Dobra, działamy. Robię ten parowar amatorski. To w takiej wersji niestety. Ale jak tak mówią, tu się grzeje ta woda. 3 do 5 minut. I to przykryć pokrywką. To jeszcze jakąś pokrywkę może tu załatwię, co by tu przykryła. A, ta będzie chyba akurat ok. No takich cudów to jeszcze nie robiłem. Mój parowar już zaczyna parować. To zobaczmy, jak to wyjdzie. A tu rozpuszczam troszkę masełka. Bo na tym masełku, na wolniutko, ma się podgrzewać ten chlebek do tego. Dobra, zapakuj pastrami tak jak opisano powyżej, wrzuć do garnuszka, podlej wodą i rozgrzej do pożądanej temperatury. Korzystaj z patelni, odsmaż z dwóch stron pajdy chleba żytniego, koniecznie na masełku, pamiętaj, że bądź cierpliwy, rób to na małym ogniu. Dobra. Po smażeniu pierwszej strony chleba przerzuć chrupiącą pajdę na drugą stronę, a na część już chrupiącą połóż dwa plasty sera emmentaler. Możesz włączyć palnik. Złóż swojego Rubena wewnętrzne strony chleba, posmaruj sosem rosyjskim, następnie rozłóż kapustę, serek, hurat na dolnej pajdzie chleba. Jeszcze by trzeba to tą kapustę podgrzać jakoś. Jest zimna. Ła, patrzcie, już tu ten parowar działa, jak jasny pieron. Ustawimy sobie może timer. Set timer 5 minutes. Ok, 5 minutes and counting. To już podgrzane. To się robi. Co prawda dałem to na 7, ale jakoś tak powolutku bardzo proces następuje. Także czekam cierpliwie. Nie wiem, czy nie mogłem tego alternatywnie w tej zgrzewalce zrobić. Myślę też, by to fajnie chrupało. I się zastanawiam, czy jak mi się to nie przyteguje, to czy na koniec jeszcze tego nie, na wszelki wypadek se włączę. Nie zapodam do tej maszynerii. Tam to jakoś lepiej powoduje to, że ten chlebek jest chrupiący niż patelnia, zdecydowanie. Czy jak się to ładnie teraz rozłączyło, jak się przeszło tą parą, to było sklejone, a tak to mamy każdy plasterek z osobna. Dobra, następuje przerzutka na drugą stronę. Wchodzi tutaj ser. Przydałoby się to przykryć, żeby ten ser trochę się roztopił. Zobaczymy. Mocno ciepłe to jest. Powiem szczerze, dotknąłem już palec poraniony. Jest to. Wrzucamy teraz podgrzaną
kapustkę, ciach, ciach, ciach. To się powinno złożyć potem, słuchajcie. Teraz idzie mięsko. Też gorące, jak jasny gwint. Ja wiem, czy sobie tego nie zrobię na po prostu otwartych kanapkach, bo to powinno się zamknąć, tak? Żeby to wszystko dobrze działało. Ale nie wiem, czy to będzie wygodne do konsumpcji. Nie bywało, jak się to podgrzało. Powiem szczerze, 100 stopni. Tyle tego jest mięsa, nie? Żeby... Będę miał takiego pseudo Rubena. Jeszcze trochę sosiwa. Bo jest. Trochę do słońca daję. I teraz te dwie części powinny się, wiecie, zamknąć. Tak naprawdę. Ale będzie kłopot z konsumpcją tego. Także będę miał po prostu w ten sposób zrobione. Nie, bo nie zjem tego. Po prostu nie zmieszczę tego do paszczy. No nic, czekam aż chwilę przestygnie. I zaraz test organoleptyczny, ale takie mam ciśnienie na spróbowanie tego, że szok. Dzisiaj słońce. Prosto w oczy. Tak to wygląda, już na gotowo. Nie wiem, czy już odpowiednio długo odczekałem, ale testuję. Online. Powiem szczerze, że jest bardzo przyzwoicie. Może nie jest to najlepsza kanapka, jaką w życiu jadłem. Tego stylu. Ale jak na produkt, który do mnie przyjechał w paczce z paczkomatu i sam sobie go przygotowałem, no to biorę pod uwagę, że nie jestem tutaj mistrzem patelni. Jakby to było doprawione przez specjalistę, to jeszcze by było lepiej. Ale jest... Spoko. Chlebek nawet chrupiący, mógł być bardziej chrupiący. Mięsko się delikatnie rozpada. Sosik spoko. Kapustka spoko. Naprawdę kurnia, zarąbisty produkt. Te dwie kanapki to jedna porcja. Widzę, że to jest taka porcja do pojedzenia. Nie to, że bieda jakaś, tylko jest faktycznie naładowane tego mięsa tak, jak być powinno naładowane. No, jestem zadowolony. Ponawiałbym. Muszę teraz chyba wprowadzić nową kategorię. To na przykład otworzy danie z paczkomatu. To będzie pierwsza. Ruben z paczkomatu. Naprawdę, jak na potrawę z paczkomatu, to zajebisty. Tego jegomościa od miesiąca tu testowałem do mycia podłogi. Pora go odesłać. I pora też chyba zafugować te płytki, ja pierdzielę. Na test hubie jest szczegółowy taki test kurnia nowości programowych, bo jednak iRobot robi to dobrze. I tego, jak sobie te dwa goście ze sobą gadają. To też jest ciekawe, że najpierw jeden kończy robotę, mówi: stary, ja już swoje zrobiłem, idę spać, teraz twoja kolej. I tak to właśnie mniej więcej działa. Szkoda, rozważę zakup tego, bo nawet fajnie się to spisywało. Okazało się, że można dokupić to na tak zwanym rynku. I kto skorzystał z Black Friday'a w ogródkach? Było całkiem spoko. To trochę tego tematu się u mnie pojawia. Aczkolwiek może teraz znowu przejdę na ten większy ogródek. To patrzcie, jak elegancko pięknie rośnie. Tylko żeby pięknie rosło, to tu trzeba, powiem wam, przystrzygać, kombinować i tak dalej. Jak się nie przypilnuje, to rośnie w cały świat. Taki wynalazek do mnie się dotarł, testowy, nie kupiłem tego. Patrzę na jakąś alternatywę, wiecie dlaczego. Do tej satelity, to widzę, że jest taka podobna skrzynka, jak była do playera, tylko tam to była strasznie zamurona. Ciekawy jestem, jak ta. Ethernet, HDMI i antena do telewizji naziemnej. Plus tutaj jakieś inne rzeczy. No nic, czekam, aż mi testową usługę uaktywnią, żebym zobaczył, co tam jest i jak to działa. Oczywiście cały materiał pewnie na test hubie za czas jakiś, bo no chwilę to sobie to podłączam i pobadam, czy to działa w ogóle. Jeszcze pilocik do tego jest. HBO Go, Netflix, YouTube, Prime Video. Już widzę, że... O, co to? Telewizor mi się włączył sam i ja cię kręcę. Widzę, że już to ktoś testował przede mną, bo jest dobrze pociochrane. No i czekam, tak jak powiedziałem, żeby mi Play to uruchomił. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Poczyniłem taką ciekawą obserwację. Nie wiem, czy ona się również sprawdza w innych miejscach. A mianowicie z racji tego, że no, pandemia jest taka, jaka jest, ale widać zdecydowanie rozluźnienie ruchu, jest no, dużo łatwiej się przemieszczać szybko po mieście. I w związku z tym u mnie przynajmniej w Kielcach zauważyłem, że wzmożyła się aktywność policji, takiej, która stoi w mieście. Dawniej
To nie miało absolutnie żadnego sensu, bo wszystko stało i były korki, no i rozpędzić się do więcej niż 50 to w zasadzie był kłopot, a teraz tego kłopotu nie ma i można spokojnie te 50, 70 i co niektórzy widzę, że i pewnie grubo ponad setkę lecą i policja się ustawia tam, gdzie jej nigdy w życiu nie widziałem. Albo tam, gdzie stała jakiś czas temu, nie? Tak więc jestem ciekaw, czy to tylko przypadłość tutaj naszego rejonu, a tych, co są z Kielc, to uprzedzam, bo już mam jednego kolegę, który właśnie stracił na 3 miesiące prawo jazdy, żeby jednak sobie włączać ogranicznik, bo ja wiem, że fantazja jest taka, że albo się człowiek zamyśli coś i no i nie wiadomo, kiedy ta stuwa leci. Ja często robię tak, że sobie tam tempomat włączam, bo to już zupełnie jest w elektryku tak, że nie macie zupełnie odczucia prędkości, bo nie ma hałasów, nie ma hałasu silnika, nie ma, no nie ma po prostu hałasu, który zazwyczaj wam dawał w ucho informację. No ten to na grubo przejechał na czerwonym, dawało wam informację. No właśnie o tym mówię, nie? Trochę różniejsze miasto, fantazja on i wszyscy sobie latają i tutaj widzę, że się u nas rozpoczęły kontrole wszelakie.